Wyjeżdżamy o poranku z El Medano do parku Anaga. Góry Anaga, geologicznie najstarsza część wyspy, to wyjątkowo słabo zaludnione tereny. Głębokie doliny, lasy wawrzynowe, skaliste wybrzeża i zagubione miasteczka to idealne miejsce na treningi rowerowe. Dwa nasze samochody teamowe podążają w kierunku Santa Cruz, piękną autostradą wzdłuż morza. Właśnie dojechaliśmy do miejscowości San Andres. Jedziemy do parku Anaga. Także będzie to dla nas debiucik, wyzwanie. Tradycyjnie Andy wyznaczył trasę. Będzie zielono, będzie pięknie. Ale wszystko okaże. Tu nasz support team. Oto Małgo, jest. Moni, jak ochrzciłem je, najszybsze dziewczyny w El Medano. I nasz debiutant. Nasz debiutant w teamie Kumple. Nasz zawodowiec, nasz mistrz. Różowe skarpetki. To mówiłem ja, prezes Jarząbek, prezes tego klubu. Jedziemy, startujemy. I ten widok. Jest Marcino, dzielny. To z Andrew, nie? Bo teraz generalnie mamy, to jest nasz wódz, nasz guru tutaj. Dlatego jesteśmy na wszystkich. Baty podaje konkretne. Wycofuje się, tak, tak. On skromny jest bardzo, ale generalnie jest piękny. Zespół już w komplecie, teraz kierujemy się z miejscowości San Andres do miejscowości Taganana. Kurde, bajka. Zabrze przed nami. No. No właśnie, patrzcie. Ty, to się bierze na samą górę. Tak. No tak, trzeba musimy przeskoczyć przez tą górę, żeby zjechać z drugiej strony nad ocean. Tak. I potem co, wracamy ten, tą samą drogą? Tak, tu nie ma innej. Andy już czeka na górze i poznajemy przy okazji jego tajemnice, żele energetyczne.
Przepiękne miejsce. Naprawdę, coś cudownego. Oto jest on, Marcinos, miękkim krokiem, pięknym. Została mi tylko koszulka. Jesteśmy w parku Anaga. To był właśnie zjazd do miejscowości Almasiga. Ze swojego mi się przyjechał. Ale jeszcze przed nami niezłe tam podjazdy się szykują. Ale im po prostu było za ciężko już samochodem, a my rowerem daliśmy radę, prawda? Także po prostu kumple górą. No, drastyczna zmiana pogody. Eddie się przygotowuje, bo przed nami dość spory podjazd. Nie wiem, co z tego będzie, nie wiem, co z tego będzie. Dobrze, że support team i dziewczyny są z nami. Już po wygrzewce, wszystko zjedli. Małgo, jednym zdaniem. Jak jest? O właśnie, widziałem to proste słowo, które określa wszystko. Jest Coca-Cola. Andy się już ubiera. Andy poważny. Ale nie zakrywaj tego różowego. Podjazd z powrotem był bardzo trudny w ulewnym deszczu, ale daliśmy radę. Marcin złapał gumę i wracamy już do El Medano. Nie możemy się już doczekać napojów energetycznych, czyli naszego mojito z mango. Bez was to mojito by tak nie smakowało, naprawdę. Marcin, twoje zdrowie.